bardzo serdecznie. Przypominam, mam na imię Dorota, a program, którego drugi odcinek dzisiaj jest, nazwałam Dorota Mówi. I dość śmiesznie wyszło, bo moja córcia, realizując ten pierwszy odcinek, nazywała te odcinki jako Dorota czyta. Ponieważ taki był zamiar na początku, że będę prezentowała przede wszystkim książki, które przeczytałam i zachęcała do ich czytania. Natomiast przed tym chciałabym troszkę więcej opowiedzieć o Bogu, o tym, co na bieżąco się dzieje w mojej duszy i co Duch Święty chciałby Wam przekazać. Dlatego też zaśmiałam się i powiedziałam, że Dorota czytała, przeczytała i teraz Dorota mówi. Dzisiejszy odcinek poświęcam ważnemu tematowi, czyli depresji. Miałam go nagrać zupełnie w innym terminie, natomiast po przeczytaniu ostatnio wypowiedzi dziewczyny, która bardzo odważnie napisała o tym, co się dzieje w jej życiu, co było, jak odczuwa się, będąc osoba w depresji, pomyślałam, że i ja swój kamyczek dorzucę, opowiadając trochę o sobie przez pryzmat tego tematu. Hasłem głównym dzisiaj dotyczącym tego, czym żyję, czyli Biblii, jest fragment z Rzymian 12, mówiący o tym, tak, cytuję: nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Odniosę się jeszcze raz do tego fragmentu, żeby to jeszcze zabrzmiało dobrze, ale chcę dzisiaj znów opowiedzieć o jednym ze snów, który dał mi Duch Święty, który tłumaczył mi moje przejścia, które były parę lat temu. Świat. Otaczający nas świat, kochani, przede wszystkim wymaga. On wymaga, żebyśmy się w 100% dostosowali do niego. Wymaga odpowiedniego ubioru, trendy, malowania, fryzur, czegokolwiek, co dotyczy naszego życia, jest związane z tym, jak narzucają nam pewne instytucje, pewne osoby, trendy, którymi my powinniśmy podlegać. I powiem jedno, że ja w swoim dorosłym życiu także chciałam, żeby ten świat mnie zaakceptował i żebym ja się jemu podobała. Więc doszło do tego, że w moim życiu właściwie zauważyłam to, że nie jestem z niczego zadowolona. Że cokolwiek robię, żeby przypodobać się temu światu, to on kolejne wymagania do mnie stawia. Ja ciągle za tym biegnę i jestem ciągle niezadowolona z tego, jak wyglądam, z tego, jak się zachowuję, kim jestem, za mało znam, za mało wiem. I przyszedł taki moment w moim życiu, że doszło do ataku depresyjnego. To było dość ciekawe, to było trudne. Jest trudne. Szczególnie, że wszyscy dookoła znali mnie, uważali mnie, a może tak, za osobę silną, taką mocną, taką uśmiechniętą. W towarzystwie nie ma problemu, żebym się odnajdywała. Zawsze zabieram głos, więc jestem taka och i ach, silna kobieta. Więc skąd atak depresyjny? I tak powiem Wam szczerze, że w moim otoczeniu, w moich znajomych właściwie nie spotkałam nikogo, kto by powiedział, że zmaga się z depresją.
Ja na szczęście Bogu dziękuję, że powiedziałam sobie od razu, że nie dam się światu w tym wypadku, który mówi: bądź cicho, nie odzywaj się, to jest twoja sprawa. Depresja, czyli złe samopoczucie, odizolowanie, no trudno, musisz się w tym jakoś odnaleźć. A najlepiej to zostań sama w domu i właściwie nie pokazuj się światu. Ja natomiast zdecydowałam się zawalczyć. Odnalazłam w niesamowity sposób, bo przy ataku depresyjnym, tym, który mnie spotkał, od razu mnie odcięło od rzeczywistości i właściwie nie mam pojęcia, w którym momencie i w jaki sposób odnalazłam numer do psychiatry. Umówiłam się do niego, w ciągu 2 dni byłam na wizycie i zostały mi przepisane leki. I jedna mnie myśl bardzo mocno trzymała. To słowa psychiatry, który mówił, że akurat znajomy z lat szkolnych, więc mówiliśmy sobie po imieniu, więc mówi: Dorota, 3 miesiące. Daję ci 3 miesiące, wyjdziesz z tego. Odliczałam te dni niesamowicie. Każdego dnia, gdy wstawałam, mówiłam, że już niedługo te 3 miesiące, do tych końca 3 miesięcy, że to tam się zadzieje. Widzicie, jak ciężko mi nawet o tym mówić. Nastąpił oczywiście, dzięki Bogu, przełom. Do trzech miesięcy zdołałam się z tym uporać. To znaczy wróciłam do świata. Wróciłam do świata, ale nie wiedziałam, że w takiej sytuacji powinniśmy zastanowić się, jaka była przyczyna. Nie za bardzo się chciało mi w to angażować. I za późno dowiedziałam się, że to może wracać. Więc epizody takie krótkie wracały. W międzyczasie, kochani, to był 2015 rok, poznałam Jezusa. Od tego momentu diametralnie się wszystko zmieniło. Już nie jestem sama. Wiem, że nawet cokolwiek mi się zadzieje, jak uderzy we mnie kolejny jakiś atak depresyjny, jakieś wahania, że jest przy mnie Bóg, który powiedział, że nigdy mnie nie opuści. I dał mi pewien sen. Sen, który miał wytłumaczyć mi, jak wygląda depresja od strony duchowej. Sen ten już kiedyś opowiadałam, więc wiem, że ma znaczenie. Ma znaczenie może dla kogoś, kto mnie teraz słucha, czy kiedyś kto będzie mnie słuchał. A nawet wypowiadanie tego snu dla mnie jest rzeczą taką oczyszczającą. W śnie tym jestem w swoim starym mieszkaniu, w dużym pokoju. Ja opowiadając to, automatycznie powiem wam, że ja te sny, które wam opowiadam, bardzo mocno pamiętam. Co do szczegółów, co do zapachów, co do kolorów. Więc wiem, że to są sny od Boga, ponieważ po nich mam także wytłumaczenie, co tam się zadziało i jak ja mam rozumieć symbole. No więc jestem w domu, jest na środku stół. Ważne są w tym śnie, że są piękne okna dookoła. Duże, przejrzyste, jest jasno. I ten stół okrągły jest dość duży. Ja jestem z jego jednej strony, natomiast po drugiej stronie ktoś jest. Ktoś, kto nagle mówi do mnie, że chce mi coś zrobić. Więc ganiamy się. Ganiamy się, ja uciekam od niego, ale tylko w obrębie tego stołu. Ganiam się z nim, on mnie dopada i pozbawia mnie rąk. Więc ja patrzę na siebie, nie mam rąk. I on mówi do mnie: to nie wszystko. Ja zabiorę ci więcej. Zabiorę ci nogi.
Więc znowu ja samotnie uciekam dookoła tego stołu, on mnie znowu dopada, pozbawia mnie nóg. Gdy mówi, że on dalej chce coś, że on dalej chce mnie zniszczyć do końca, to widzę, że po jego słowach, że właściwie z tego mojego ciała nic nie zostało, ale jest jeszcze serce. Serce, które bije. I ja stanęłam i powiedziałam sobie: dosyć. Ja nie chcę tak żyć. Jest serce jeszcze bijące, więc ja chcę ze sobą skończyć. Do tego potrzebne mi jest jakieś narzędzie. Rozglądam się dookoła siebie, widzę nóż. Więc biorę ten nóż i dźgam się w serce. I kochani, gdy dźgnęłam się w serce, to poczułam, że nic się nie dzieje. Że nie czuję, że uchodzę. Nie czuję żadnego bólu. Przyglądam się w ręce, a ja mam taką atrapę noża, jak się używa w spektaklach. Czyli nóż, którego jak się dotyka, on się wsuwa. I tak mówię, no dlaczego? Skąd ten w ogóle nóż? Dlaczego to się to w ogóle zaistniało? I nagle, jak ja tak sobie powiedziałam sobie, ale dlaczego? Powiedziałam, dlaczego? Ja tak nie chcę. Co jest grane? Gdy to powiedziałam, to nagle zobaczyłam, chwila, ja przecież tym nożem to musiałam mieć ręce. Ja mam ręce. Spojrzałam się, przecież ja mam też nogi. Ten zły, który mnie atakował, powiedział, że mnie pozbawił rąk, pozbawił nóg. Ja to rzeczywiście widziałam. Że nic nie mam już. A tutaj patrzę nagle, ale ja mam coś. Ja mam wszystko, jestem cała. I w tym momencie otworzyły mi się niesamowicie oczy, ponieważ oprócz tego, że zobaczyłam, że istnieję, że mam, że jestem, to nagle przypomniałam sobie, że biegając dookoła stołu, to nie byłam tylko ja i ten przeciwnik, ale ciągle ktoś był za moimi plecami. Tam, gdzie ja biegałam, ciągle ktoś był, kto potem podmienił mi nóż prawdziwy, zabrał, a dał mi ten, położył ten sztuczny. I gdy ja tak sobie to uzmysłowiłam, to moja energia, moja życiowa siła nagle powróciła i powiedziałam sobie: wow, to było oszustwo. Ja żyję, ja mam, ja wszystko mam. I jaka radość. Ja muszę lecieć i wszystkim swoim dookoła znajomym o tym powiedzieć. I wyskoczyłam z domu. Lecę z klatką schodową, wyskakuję. Pamiętam, że biegłam przez miasto. Spotykałam ludzi i mówiłam: zobaczcie, ja jestem, ja biegnę. Ja żyję. I spotykałam różne osoby po drodze. I wracając, i mówię: nie, teraz muszę wrócić do domu, ja muszę pokazać się w domu. I pamiętałam, że jeszcze muszę zahaczyć o pewnego naszego znajomego lekarza, mojego brata w Bogu. I podeszłam do niego i mówię: słuchaj, Patryk, spójrz się. Zobacz, on tak na mnie spojrzał i mówił: wow, no to super. A ja mówię: proszę cię, Patryku, przebadaj mnie, bo ja wiem, że ja jestem. Że ja mam wszystko, ale zobacz, czy wszystko jest w normie. On zbadał mnie i powiedział: Dorota, jest wszystko okej, super. I ja od niego taka jeszcze bardziej szczęśliwa poleciałam do domu. Wszyscy mnie witali, wszyscy byli szczęśliwi. Ja tak się dookoła przyglądałam i mówię: a gdzie jest mój mąż? Gdzie jest Adaś? A oni mówią: ojej, no zapomnieliśmy mu powiedzieć, że ty żyjesz, że ty jesteś. I ja tak mówię: ojej, no to trzeba szybko do niego dotrzeć. I nagle zobaczyłam, jak mój mąż zjeżdża samochodem i wychodzi taki cień człowieka, taki załamany totalnie.
wchodzi do domu, się kładzie, a ja mówię do niego: Adasiu, ja żyję. Adasiu, jestem. Jestem. W tym śnie on nie był w stanie się cieszyć. Był zasmucony, był także w depresji. Sen na tym się skończył. I jak się skończył ten sen, to mówię: Panie Boże, co Ty mi chcesz powiedzieć? Co to jest? Czy to jest tylko to wyjaśnienie dla mnie, co się stało, jak przyszła do mnie ta depresja? Czy to jest coś, co muszę też innym powiedzieć? Więc Duch Święty powiedział: tak, masz to powiedzieć innym. Masz powiedzieć, jak diabeł działa, jak demon depresji działa. On zabiera nam wszystko. On nam wmawia, że nam zabiera wszystko. Jeśli my temu się poddajemy, to duchowo, może nie fizycznie, tracimy. Tracimy nadzieję, tracimy ochotę, tracimy ręce, tracimy nogi. Jedno, o czym tylko marzymy, to tylko, żeby się zabić. No bo co to za życie, w którym się nic nie widzi. Duch Święty mówi: to jest wszystko oszustwo. Jeżeli się ockniesz, jeżeli mi zaufasz, to ja Ci pomogę z tego wyjść i pokażę Ci, że Ty masz wszystko, że Ty masz wszystko, żeby żyć. Bo ja Cię stworzyłem do tego, żebyś żyła, żebyś żył. Ale w tym wszystkim jeszcze jedna taka ważna rzecz była, mój mąż, czyli pokazanie, że otoczenie nasze, osób, które doświadczają depresji, czy to dłuższe, czy to takiego ataku, jak ja miałam, doprowadza naszych znajomych także do bardzo ciężkich, takich trudnych stanów. I w tym wszystkim jest najważniejsze, tak mi się wydaje, żebyśmy, jeżeli ja się z tego ocknę, powierzając Bogu wszystko, wierząc, że On mnie z tego wyzwoli, bo On ma władzę nad tym wszystkim, tylko trzeba po prostu Mu oddać ten problem i powiedzieć: Panie, pomóż. To my wtedy pomożemy też swoim najbliższym, bo oni też cierpią. Oni cierpią tak jak i my, patrząc na nas. Kolejnego ataku depresyjnego miałam niestety miesiąc temu. Jestem, powiedziałam, że wszystko zrobię, żeby nie dopuścić do tego, żeby marudzić, żeby być niezadowolona z czegokolwiek, bo to doprowadziło we mnie do ponownego wejścia w taki dół, z którego było mi bardzo ciężko też wyjść, ale codziennie rano prosiłam Boga, rozmawiałam z Bogiem: zrób coś, Panie. A On tylko do mnie mówi cały czas, ale z każdego rana mówi: wstań. Wstań, a ja Ci resztę pomogę. Wstań. Jakże trudno było wstawać. Jakże trudno było postawić nogę z łóżka. Ale to robiłam, wierząc, że za którymś razem będę mogła uśmiechnąć się. Jakże zazdrościłam, czy w tym ataku, czy w tamtym ataku, ludziom, którzy chodzili po mieście i się śmieli, uśmiechali. Kochani, to wielki dar. Móc uśmiechnąć się, móc zobaczyć wszystko, co jest dookoła, to jest wielki dar. Nie trać go. Dziękuj Bogu za to, co masz. A wszystkim Wam, którym jest teraz ciężko, którzy może przechodzą w takie ciężkie chwile, mówię, że jest ratunek. Jest ratunek w Bogu. Niesamowity ratunek. A tym, którzy są w świecie bardzo mocno umocowani, jest to historia moja, jest jako historia mówiąca o tym, że świat tylko doprowadzi nas do tego, że będziemy niezadowoleni. On zawsze będzie podwyższał swoje poprzeczki. Natomiast na koniec jeszcze raz Rzymian 12. Niech to wejdzie w naszą głowę, niech to wejdzie w nasze myśli. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Nie bierzmy więc wzoru z tego świata. Bóg nam daje zwycięstwo. Błogosławię wszystkich, którzy mnie słuchają. Do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Pa, pa.